Kuba, spotykamy się dzisiaj na dzisiejszej gali Mister 2020. Co prawda jest już po gali, ale emocje na pewno jeszcze nie opadły. To ty dostałeś ten najwyższy tytuł dzisiaj Mistera Polski 2020. Powiedz mi, jak czujesz się z tym tytułem? Powiem ci tak, jeszcze to do mnie nie dochodzi. To są takie emocje, gdzie na pewno wszyscy chłopaki tutaj zgromadzeni jeszcze w sobie duszą, że tak powiem, bo jeszcze to do nich nie dochodzi. I do mnie tak samo. To jest dla mnie zupełna nowość. Ja jestem z małego miasta i dla mnie taka rzecz to jest coś wielkiego. Także ja jestem zadowolony w tym momencie. Podejrzewam, że jak jutro wstanę, to taki pierwszy pstryczek będzie i dopiero to do mnie dojdzie, że no w końcu ja jestem tym Misterem Polski 2020. Jasne. Z małego miasteczka powiedziałeś. Można wiedzieć, z jakiej części Polski? To jest województwo zachodniopomorskie, Szczecinek, około 40 tysięcy mieszkańców mamy, także mówię, że małe miasto, ale bardzo ładne. Rozumiem. A chciałam zapytać właśnie, jak chcesz wykorzystać ten tytuł Mistera Polski? Czy masz już jakiś pomysł na siebie? Znaczy powiem ci tak, na pewno będę chciał się rozwijać, tak? Dostałem ten tytuł Mistera Foto, gdzie pierwszą sesję taką zdjęciową, profesjonalną zrobiłem przed castingiem do Mistera Polski, czyli półtora roku temu. Także dla mnie to w te półtora roku naprawdę duży progres, czy wewnętrzny, czy zewnętrzny, też to zauważyłem. I w tą stronę na pewno chciałbym iść, ten fotomodeling. Czyli fotomodeling. Na pewno tutaj zebrać te doświadczenie jeszcze muszę, bo to nie jest na takim odpowiednim poziomie, jakim bym chciał, ale w tą stronę, tak jak wspomniałem, bym chciał iść. Rozumiem. A co jest takim twoim największym marzeniem? Może nie tylko zawodowym, ale też takim życiowym? Znaczy powiem ci tak, może to zabrzmi banalnie, ale ja chciałbym być szczęśliwym człowiekiem. Tak, sytuacja daje mi szczęście. Jeśli ja jestem szczęśliwy, to wszyscy dookoła też jakby czerpią z tego radość i myślę, że właśnie chciałbym być szczęśliwym człowiekiem, tak po prostu. A jeszcze na zakończenie, co chciałbyś powiedzieć właśnie przyszłym mężczyznom, chłopakom, którzy oglądają tą galę i też myślą o tym, żeby właśnie startować do tych wyborów? Jest mnóstwo przystojnych facetów, którzy nie wiem z jakich powodów nie przychodzą na takie konkursy, aczkolwiek myślę, że to jest super przygoda, naprawdę. My akurat nam się to ciągnęło przez półtora roku ze względów wiadomych, aczkolwiek, no mówię, przedłużyło nam się to, ale tutaj się nawet na takim zgrupowaniu 4 czy 5-dniowym mega zgraliśmy, nawet na backstage'u o tym rozmawialiśmy, że szkoda, że to już się kończy, więc mega, mega super przygoda, nawet pod tym kątem, już nie patrząc przez pryzmat wygranej, ale przez samą atmosferę, przez to, kogo można tutaj spotkać, jak najbardziej polecam. Można się też zżyć z uczestnikami i po prostu poznać nowych znajomych inspirujących. Dziękuję pięknie za rozmowę, no i życzę samych sukcesów zawodowych, fotomodelingu i nie tylko. I dziękuję bardzo.